Siemaneczko. Cześć. Jesteśmy teraz w opuszczonym kinie w pewnym mieście. No, w centrum dużego miasta. Tak, już dojechaliśmy tutaj, już jest noc niestety, więc jesteśmy bardziej wykrywani z latarkami. Więc będziemy się troszkę śpieszyć z pokazywaniem tutaj wszystkiego. Środek miasta, tak jak mówię. Straż pożarna jest obok. Przejście, którym chodzi dużo osób cały czas. Tak nawet mi nie wypada świecić za bardzo po oknach. Także no niestety. Ogólnie pełno artefaktów, ale chyba pomieszczenie kina jest na górze. Prawdopodobnie były sprzedawane bilety. No, od czasu 2002 rok kalendarz, ale czasami trzeba jakiś wieczorny odcinek też nagrać, tak mi się wydaje, dla odmiany. Starać się nie świecić tak raczej po prostu, żeby byli mało widoczni. Czyli wracamy do początków kanału, gdzie większość rzeczy nagrywaliśmy wieczorami. No, a propos w sumie wieczornych urbeksów nocnych, jeżeli uda się nam wyjaśnić i doprowadzić sprawę do końca, byliśmy w opuszczonym młynie. To już pewnie niektórzy słyszeli, tak, niektórzy pewnie nie. I nakręciliśmy sobie po prostu odcinek, ale nie zapoznaliśmy się z tematem. Nie zapoznaliśmy się z tematem i niestety weszliśmy na teren prywatny, gdzie okazało się, że no, spotkała nas nieprzyjemna sytuacja, ponieważ przyjechali panowie policjanci. Mamy ponowy właściciele najpierw, a potem ponowy właściciel ten. No i w tym momencie prowadzi się sprawa na policji. Przeciwko nam. Przeciwko nam. Czyli niby zdewastowaliśmy to miejsce, rozwalając drzwi, kradnąc jakiś stary pręt. Starą śrubę, dokładnie mówiąc. No. A my kierujemy się zasadą każdego eksploratora. Czyli chodzimy, zbywamy i wychodzimy. Zostawiamy ślady stóp i materiał na karcie pamięci. Dokładnie. Ładny tutaj sufit jest, tak swoją drogą. Nigdy nie dorastujemy, nie kradniemy. Oglądamy, wychodzimy. To jest główne wejście, nie? No nie świeci, bo tam jest dziura. Mam dziura, jest faktycznie, no. Więc idziemy na górę. Mam nadzieję, że nikogo tu nie spotkamy. Idź przodem. Jakby co to wiesz. No, zabieramy gaz ze sobą w razie W. Takie miejsce. Wiecie, nigdy nic nie wiadomo, nie? Ogólnie budynek jest bardzo duży. Tutaj ludzie chodzą ogólnie. Siadełka z tego. Kinowe. Siadełka, tylko no tak nie mogę za bardzo świecić na nie nawet. Więc tu będzie... O, tu jest sala. Znowu będą fajne kinkiety. I łuszcząca się farba. Jedna z takich, no nawet lepszych. O. Mamy salę kinową. Ja tylko czekam na te komentarze, gdzie będzie, że nic nie widać. Nie, nie świecę. Z pieskiem, nie? To zaraz wyjdziemy na tę górę. Loża. Sufit już podnoszony trochę. Ale to kino ewidentnie ma lata świetności ze sobą. Dziwi mnie, czemu to w sumie nie zostało rozebrane, czy... Tutaj możemy poświecić, nie? Spokojnie chyba. Ale tam da... No wiadomo, to na filmie nie będzie tego tak oddawać. Kurtyny wisiały. Wszystkie liny do kurtyni i tak dalej. Ciekawego, nie? Chodźmy tam do góry może. A tu, no, nie ma chyba piwnicy, nie? No. Podłoga się zapada praktycznie pode mną. Standardowy widok na urbexach, prawda? Jeżeli chodzi o sufity takiego stanu właśnie. Ubikacje. O. Proszę bardzo. Jakieś papiery znowu. O. Obudziłem pająka. W sumie żadne nie są powypełniane. Robimy sprawę. Same blankiety czyste. Nie no, naprawdę. Bardzo fajnie to wygląda jeszcze w takim stanie. Ja też sobie usiądę. Co dzisiaj w repertuarze? Chłopaki nie płaczą. Stary polski klasyk. Dobra, chodźmy dalej, bo... Jest tam wejście na górę? Jest jeszcze wejście na górę. Weź tam przyciemnij latarkę. Czekaj, muszę sobie... Ja już tylko czekam na te komentarze, że nic nie widać. Ale tutaj taka miejscówka to też moglibyśmy mieć przypałek. Co się dzieje? Ludzie spacerują. Dobra, ja naszego panela słonecznego nie odpalam póki co. Trafiliśmy na wiposkę morza. Widać, że tu były też fotele. VIP ticket. VIP ticket. Tutaj wisiały te zasłony. Mi się wydawało, ten, to trzeba tam dojść jakoś. O, właśnie tak. Tutaj jest przejście. Pozwólcie, że się przycisnę tędy. A kolega przejdzie naokoło pewnie. Lubię sobie utrudniać życie, jakby ktoś pytał. No proszę, nawet sprzęt jest. No coś zostało. Bezpieczniki nie. Bezpieczniki widać, towar deficytowy. Tu ktoś odłamał. Jakiś wandal. Widzicie, jak to jest wypukłe? Mówisz? No to dwie takie same maszyny są. No idę. A i tak nas już pewnie wszyscy widzieli tutaj. No to ludzie przechodzą. Nie patrzą. No a jak sobie ktoś nie patrzy. Pokaż. To nie jest. Może za chwilę w aucie obczajemy tę stronę. Wiesz co, my to odpalaliśmy. Tak? No, ten geocache. To jest strona z? No to jest apka. Aha. To jest ta apka, co mieliśmy próbować tą pierwszą, jak ona była. Aha. I to jest właśnie, no a to jest właśnie ta druga, czyli ten... Czyli takich znajdziesz, trzeba może szukać. Te skrzynki, no dokładnie. No u nas tego, jako że my mieszkamy... No, w dość małym mieście, no, powiedzmy. Sobie tutaj gdzieś, jak już jesteśmy przy okazji, to gdzieś sobie to sprawdzimy. Takim są. Czyli ktoś tu się wbił i no, wejście jest w sumie bezproblemowe. No, pozostało jakieś coś czosnkowe tylko. McDonalda. Dobra. Blue cheese. Myślę, że trzeba stąd uciekać, bo jesteśmy za bardzo wykrywani. No. Tutaj. Dobra, kończymy naszą eksplorację. Myślę, że krótki, ale fajny materiał. Zachęcamy do łapkowania, subowania, jeżeli Wam się podobają nasze materiały i siemaneczko. Dzięki za oglądanie. Cześć.